No witam Cię, widzę cieplutko, na GeForce Kinsie dzisiaj się znajdujemy i lecimy ze Steam Kraken. Od razu na starcie wydajemy 360 zł na 3 takie skrzynki. Zobaczymy oczywiście, co z niej tutaj uda nam się ustrzeć. Mamy scouta, Blood in the Water, bardzo ładny scout, najładniejszy w grze wydaje mi się. W sensie, no jest ten Dragonfire też, nie? Ja zawsze tutaj, że tak powiem, taką miałem wewnętrzną batalię właśnie między, jeśli chodzi o skauty, no to właśnie ten Dragonfire i Blood in the Water. I bardzo długo uważałem, że jednak mimo wszystko ten Dragonfire jest, no, ładniejszy, ale no jednak z czasem, że tak powiem, no stwierdzam, że Blood in the Water to jednak jest, no, no topka tak zwana, tak? Idziemy na bitwę, ja Ci oczywiście, gościu, przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk na Discorda dołączony i oczywiście użyj kodu Kroxy na GeForce Kinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz tutaj magiczny przycisk, kod promocyjny, no i wpiszesz kodzik Kroxy przez Wajx, który daje Ci oczywiście 5% więcej na stałe, no i skrzyneczkę na start za free dla nowych użytkowników. I zobaczmy, jak nam oczywiście tutaj pójdzie na tej bitwie. Dajcie znać mi w komentarzu, czy chcecie jakiś miesięczny konkurs na jakąś kosę. Bo, kurczę, ostatnio się Was pytałem i tak w sumie zadam Wam to pytanie jeszcze raz. Czy chcecie jakiś miesięczny konkurs dla osób oczywiście, które z konem Kroxy wpłacają? Bo w sumie dawno takiego konkursu jakiegoś miesięcznego na kosę nie robiłem dla Was, więc dajcie znać, czy coś takiego chcecie, a jak tak, to na jaką kosę? W sensie na jaki rodzaj? Nie wiem, czy bajonecik jakiś, może nie wiem, coś innego. No karambit może niekoniecznie, bo karambity to teraz drogie są, ale no daj oczywiście znać w komentarzu, to ja oczywiście Twoją opinię pod uwagę wezmę, no bo ja tutaj biorę sobie zawsze opinie widzów, moich kochanych, pod uwagę. No i tutaj awopka, boom, no to jest 500 zł, no tutaj niezłe boom, wariacie z tej skrzyni. No ale ta kosa chyba coś tam nadrobi, 368, no jestem przekonany, że niestety chyba tracimy w tym momencie. No właśnie, tym bardziej, że to kosa spada. No musiałaby taka awopka chyba spać dla nas, żeby tutaj powalczyć. Uspokoił konfrant, dobry stan, jakieś 334? Nie, no to są jaja, stary. Ostatnio też jakiś drobny przegrałem, a teraz przegrywam o 16 zł. No, tym faktem bardzo niepocieszony jestem, dlatego 10 skrzynek Lorios to są chyba te skrzynki, za którymi chyba tak bardzo nie przepadam. No dobra, zobaczmy sobie tą skrzynkę. Może jakoś po prostu jestem, nie wiem, źle nastawiony do niej, a może to jest naprawdę fajna skrzynka. Zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Pierwsza z 10. Są jakieś kosy. Tutaj też dokładnie nie wiem, co tu w ogóle jest, ale zapamiętałem tą skrzynkę raczej tak, że zawsze przeważnie jakiś syf mi dawała. I przeważnie nigdy nic dobrego z niej nie szło trafić. Jest Safari Mesh, no 28 groszy, stary, no banger, jak naprawdę. Zobaczmy dalej, Kałach Kartel, kolejny kurczę skin, którego jakby totalnie fenomenu nie rozumiem, to jest dosłownie... O Jezus Maria, Matki, o Jezus, o Jezus. Uhuhu, uhuhu, no powiem tak, no niezła bomba tutaj nuklearna spadła. No, będzie ciężko do tego wrócić. Powiedziałbym nawet, że jest to awykonalne. No, ale trafić takie rękawice, stary. Skrzynki za 200 zł. Też trzeba mieć niezłego farta, nie? Kurczę, no szkoda, bo jak trafiłem tą asimówkę, to kurczę, miałem wrażenie, że jest w stanie nawet to wygrać, tak? No, ale potem zobaczyłem, co trafił mój przeciwnik i no, bitwa niestety tutaj na dziurę. 2600, u mnie niestety tylko 1000. Tylko 1000 zł. I no naprawdę, będzie trzeba się teraz wysilić, żeby do tego filmu wrócić. Skrzynia Maze w sztukach 2, Bilioner też w sztukach 2, Neptun niech będzie. I na farta sobie rzucimy w rąkę 2240. Tą bitwę, jeżeli przegramy, to no nie będę ukrywał, jest mocny Lipton. No i pierwsza skrzynia leci, no już widzę, że tutaj Hydra przeleciała. No trafić taką Hydrę, no to kurczę mocny byłby to strzał. Ale jest klasik knife, patrz, ze skrzyni za 300 zł. No, trafić taki nóż z 900. O! Bilioner bardzo ładnie tutaj zaczyna. Nie, czekaj, co? Chciałem powiedzieć, że 400 za to, to jest 1000 zł ten film injector. No, bardzo ładnie. Ten Hazard P niestety 740. Tutaj to chyba nie kosztuje jakoś mega dużo, 35 zł. No i Wronek tutaj na koniec. Zobaczmy, jak Wronek sypnie. Wronek się nie popisał, stary, złoty 40, ale no jaki tu banger leciał. No, to jest bitwa właśnie, której oczekiwałem. Bitwa, która odbiła mi, no może nie cały film, bo może jedną bitwę. No ale chodźmy na kontrakty. Wrzućmy te skiny oczywiście bardziej wartościowe, które udało nam się wygrać. I mamy tu 3400 zł. Podpisujemy taki kontrakt. Liczymy na coś, no... 300 na minus, tak? No ale no nie można mówić, że mogło być gorzej.
bo tak naprawdę, no tracąc tutaj, wiesz, tu 300 zł, tu też parę stówek, no to się oddalamy, żeby tutaj jakiś fajny profit zrobić na tym filmie, a ja jednak, kurczę, no lubię tutaj profit mieć, tak? 5 skrzynek gocha, bitwa też z kategorii takich, no, mocniej ryzykownych, no bo jeżeli przegramy, zostaje mi 1758 zł. Ja wiem, że to są duże pieniądze, okej? Okay? Jakby ja mam tego świadomość, ale jeżeli robimy opening za te 8 koła, no to jednak oczekujemy już tutaj coś jednak mimo wszystko lepszego i wartościowego przede wszystkim. No tak, póki co się no nie dzieje, nie boję się tutaj tego słowa użyć. O Jezu, akihabara, no i to jest właśnie to, o czym mówię, no. Jeden mocny strzał tutaj się dla wuja przyda. Jeden tylko. Czy ja proszę o tak wiele? Chciałbym wygrać dosłownie, znaczy jedną bitwę już wygrałem, tak? Ale no naprawdę chciałbym mieć taki mocny strzał, który dałbym tak ładnie zarobić, że ja bym do jutra nie wierzył, stary, że to się wydarzyło. No dobra, co by tu próbować, no ja bym chyba po prostu tutaj praktycznie bilioner przycisnął. No i tutaj na farta możemy jeszcze dorzucić pewora, no i zróbmy tą bitwę. Tylko że teraz niech będzie to bitwa na 3 osoby. Jeśli taką bitwę udałoby nam się wygrać, to jestem w stanie powiedzieć, że tak z 5 moglibyśmy lekką ręką wyciągnąć. No ale właśnie, trzeba tą bitwę wygrać. Zobaczmy, jak GeForce Kings zadecyduje. Takiego Glocka Fade'a właśnie bym prosił. No ale jeśli pierwszy strzał bilioner, no tutaj nie chcę, że tak powiem, dojść ze mną do konsensusu i zrzucić mi coś wartościowego, no to no nie mamy o czym rozmawiać, tak? Zobaczmy, bez skrzynki do końca. Jest AWP Wildfire, no to 600 zł. To niestety na hazard pay droższy. Ostatnia szansa, no i ja już wiem, że to będzie niestety. Bitwa przegrana, to jeszcze TMK chodziło droższe od tego 5-7. Skrzynia Pewora na koniec, no jakby ta kosa spadła, no to byłoby o czym rozmawiać, tak?